Ten gość wygląda jak ciuciak. Wow, what a freak! Look like a talking penis. Może o tym szybko wszystkim powiedzieć. Do Rende Immobilu! I właśnie z tego powodu nie mogłem być przez 3 dni w pracy. Okej, wszystko spoko, tylko po co nas tutaj w ogóle zebrać? A właśnie, oglądałem Samuraja Jacka, nie? Ten nowy sezon, nie. Ogólnie fajnie to zrobili, więc może kolejnym czempionem będzie Samuraj? Okej, to daj nam chwilę, tylko zrobimy jakąś burzę mózgów, zbierzemy jakieś oryginalne pomysły. Mam lepszy pomysł. Jestem genialny. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moje Wygibuski, z tej strony ja, czyli Michu, a to jest kolejny odcinek serii, w której pokrótce przedstawiam wam nowych czempionów w grze Paladins. W dzisiejszym odcinku Zen. Jeżeli chodzi o tą postać, to dosyć niewiele o niej wiadomo, ponieważ jej historia nie została jeszcze przedstawiona na oficjalnej stronie. Został on dodany 14 czerwca 2017 roku i jest 7. flankiem, który zawitał w tej grze. Powstało on 2000 punktów życia i prędkość 400 jednostek. W dniu wydania kosztuje, tak jak inni czempioni, 7500 złota lub 200 kryształów. Jego bronią jest płonący miecz pokryty łatwopalną substancją. Jego lewy przycisk myszki to piekielne ostrze. W ciągu 2 sekund wciska płonącym olejem za pomocą 2 szybkich ciosów, które zadają 450 punktów zdrowia i wyprowadza jedno potężne uderzenie, które zadaje 700 punktów obrażeń. Pod prawym przyciskiem myszki mamy kontrę. Zin zaczyna blokować ataki przez 2 sekundy. Jeżeli otrzyma obrażenia z przodu, są one całkowicie niwelowane. Jeżeli zostanie właśnie z przodu trafiony czymkolwiek, wyprowadza atak w zwarciu, który zadaje 700 punktów obrażeń. W momencie, kiedy wybierzemy tą kartę legendarną, po wyprowadzeniu uderzenia dalej pozostajemy w tej pozycji i możemy ponownie odbić atak przeciwnika. Pod przyciskiem F mamy Wir. Zin rzuca się do przodu i zadaje 400 punktów obrażeń wrogom znajdujących się w pobliżu. Ten efekt może zostać nałożony tylko raz, więc nie możemy trafić przeciwnika wielokrotnie. Pod Q mamy Kłąb Dymu. Zin znika w chmurze dymu. Nie można go wtedy trafić, a jego prędkość ruchu zwiększa się o 20% na 2,5 sekundy. Jeżeli wybierzemy tą kartę legendarną, wtedy podczas bycia w chmurze dymu zyskujemy 60% naszego pełnego życia. Złośliwość to Ultimate Zina. Rzuca się do przodu i unieruchamia wroga za pomocą serii dewastujących ataków w zwarciu, zadających 2000 punktów obrażeń. Natomiast jeżeli bierzemy tą kartę legendarną, wtedy każdy z 4 ataków zadaje 25% pełnego życia przeciwnika, przez co po 4 ciosie umiera. Tak samo jak inni czempioni, Zin ma 20 pomniejszych kart, którymi można zrobić różnego rodzaju loadouty. Zapraszam was do eksperymentowania. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach, co sądzicie o tej postaci. Bo ja uważam, że to jest jedna wielka podróbka postaci z Overwatcha. Wygląda jak kurde Hanzo. Ma miecz jak Genji. Kurde, ma zdolności jak Reaper. On ma czarne włosy. Wiecie co jeszcze ma kurde czarne włosy? Ta słaba podróba żołnierza z Team Fortress 2. Kurde, ta postać jest jedną wielką zżyną z Overwatcha.